Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. Dzisiaj zrobię dla was recenzję Ogiera Campolina z firmy Collecta z roku 2015. Ten ogier nazywa się u mnie Aslan. Jeśli chcecie wiedzieć, skąd pochodzi to imię, bo wiem, że na pewno nie wszyscy wiedzą, ale moją najbardziej ulubioną serią książek jest Opowieści z Narni. I tam w tej serii książek w praktycznie każdej części, każdym tomie pojawia się bohater, który jest lwem. I ten właśnie lew nazywa się Aslan i bardzo lubię tą postać. Jest to chyba jedna z moich najbardziej ulubionych postaci w tej serii książek, więc stwierdziłam, że to imię pasuje do tego ogiera i dlatego właśnie nazwałam go tak samo jak lew Aslan, ten legendarny lew z Opowieści z Narni. Także taka jest właśnie geneza imienia tego konia, a teraz przejdźmy do samego jego wyglądu. Jest to ogier maści czerwono-bułanej, tak jak możemy przeczytać na większości stron internetowych. Ma on cztery odmianki na nogach. Te na przednich nogach są krótsze od tych na tylnych nogach. Na pysku ten koń ma zrobioną taką cienką łysinę. Poza tym innych odmian już nie ma. Ale moim zdaniem te odmiany pasują do jego wyglądu, do całej tej maści. Uważam, że do niego pasują i do jego tych długich nóg oraz dość długiego pyska o takim garbonosym profilu, który jest charakterystyczny dla koni Campolina. Grzywa tego konia oraz ogon są dosyć długie i bardzo mi się podoba ta grzywa. Jest zrobiona tylko po jednej stronie szyi i moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Grzywka też opada tylko na jedną stronę i myślę, że to dodaje takiego uroku temu modelowi. Ogon jest, jak już mówiłam, długi i taki opadający po prostu na dół. Jeśli chodzi o tą maść, to muszę powiedzieć, że cieniowanie tutaj jest bardzo ładnie zrobione. Głównie to cieniowanie możemy zauważyć na jego nogach, ale też w innych miejscach to cieniowanie się znajdzie. Myślę, że ta maść jest dosyć ciekawa i taka moim zdaniem nietypowa, którą jednak rzadziej się spotyka u modeli koni i bardzo mi się podoba, bo na zdjęciach ta maść wychodzi czasami tak bardziej jakby wyglądała na taką złocistą i bardzo mi się to podoba. Sam pysk tego konia też ma taki dostojny, bardzo fajny wygląd, co też mi się bardzo podoba. I jeśli chodzi o samą rzeźbę tego konia, to również ona bardzo mi się podoba, bo tak naprawdę wszystkie mięśnie na tym modelu są bardzo dobrze zaznaczone. Widać, że ten koń jest dokładnie wykonany i bardzo mi się podoba to, jak zostały zaznaczone mięśnie, jak został pomalowany. Jest po prostu piękny. Naprawdę bardzo mi się podoba i myślę, że mogłabym polecić tego konia właśnie do robienia zdjęć. Jeśli chodzi o akcesoria, to jeśli chodzi o siodło i o głowie, no to tak średnio mi się podoba, jak one wyglądają. Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej wygląda na nim derka i kantar, gdybyście chcieli na niego założyć. To myślę, że derka i kantar będą lepsze niż taki sprzęt do jazdy konnej. Więc tak mogłabym właśnie ocenić tego konia. Tak jak już mówiłam, mogę go polecić. I jest to koń, którego raczej łatwo można teraz kupić, ponieważ jest dostępny na Monocerusie oraz na innych stronach, gdzie możecie znaleźć figurki z firmy Collecta. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie linki do stron, na których możecie znaleźć tego konia, znajdziecie w opisie tego filmu oraz tutaj w filmie też na pewno pojawią się nazwy stron, na których możecie znaleźć tego konia, jeśli będziecie chcieli go kupić. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że kupiłam go w zasadzie, nie kupiłam go sama, tylko dostałam go w paczce od mojej Wicki kiedyś. Pozdrawiam, jeśli ogląda ten film. Więc jeśli chcecie zobaczyć, od kogo dostałam tego konia, no to zapraszam. Link będzie do unpackingu w opisie. I teraz już się z wami żegnam i zapraszam do oglądania następnych odcinków recenzji figurek koni. Jeśli ten odcinek się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie mi w komentarzach, czy ten koń wam się podoba, czy może jednak nie. I pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału i klikaniu w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków. Do zobaczenia!